wcześniejszymi zapowiedziami ruszamy z programem Karta Mieszkańca Moja Gmina Starogard Gdański. To duże wydarzenie. Mieszkańcy czekają, bo dzwonią, piszą, pytają o kartę. Od kilku miesięcy prowadzimy rozmowy z partnerami i szukamy współpracowników. Bardzo skuteczne te rozmowy są i tutaj szczególny ukłon w kierunku wszystkich partnerów, którzy zechcieli zaangażować się w ten program i zainteresować się tym programem. Przede wszystkim jednak zacznę od gminy Starogard Gdański, bo nasza oferta była wyjściowa i była przykładową ofertą. I zacznę od tego, że już niebawem na przyszły rok szkolny będziemy dokonywać naboru do przedszkoli, gdzie będą punkty za to, że opiekun przedstawił w gminie kartę mieszkańca. Ponadto przewidujemy ofertę Grodziska Owic oraz przewidujemy ofertę Gminnego Zakładu Usług Komunalnych zgodnie z zakresem ich zadań, czyli Grodzisko Owic oferuje zniżki na wejścia na teren samego grodziska, a Gminny Zakład Usług Komunalnych oferuje zniżki na wywóz nieczystości z osadu, z przydomowych oczyszczalni. Jeżeli chodzi o partnerów, to bym bardzo serdecznie chciała Państwa zachęcić do korzystania ze strony internetowej Karty Mieszkańca, która już działa. I tam mamy wszystkich naszych partnerów, którzy na ten moment zechcieli z nami współpracować i zechcieli zgłosić swoją ofertę do programu. Zacznę od pierwszej firmy, a mianowicie od firmy ZIP. Firma ZIP oferuje zniżki na dostawę internetu. I ona jest dedykowana właśnie mieszkańcom gminy Starogard Gdański, którzy przedstawią w firmie ZIP kartę mieszkańca. Oferty naszych partnerów są bardzo bogate i dotyczą bardzo wielu branż. Począwszy od branży gastronomicznej, gdzie będzie można korzystać w firmie Słodko-Słono ze zniżki na zakup posiłków, gdzie będzie można korzystać ze zniżek w firmie REN na zakup posiłków oraz karczmy na Podgrodziu, oferty Kogucika, gdzie tani będzie sprzedawał swój asortyment mieszkańcom gminy Starogard Gdański. Mamy również sklep spożywczy z Klonówki w naszej ofercie i to ta branża gastronomiczna w ofercie. Mamy branżę rozrywkową, wstęp na basen, wstęp na zajęcia fitness, ofertę dietetyka, który będzie współpracował z osobami potrzebującymi szczególnych diet również w ofercie z karty mieszkańca. Ponadto mamy ofertę firmy podatkowo-księgowej. Mamy dość dużą ofertę, jeżeli chodzi o branżę budowlaną, bo mamy zarówno projektantów wnętrz, mamy projektantów metalu, mamy projektantów i wykonawców tego metalu, mamy w ofercie projektantów i wykonawców w drewnie, ale również mamy ofertę na projektowanie i wykonywanie pięknych ogrodów naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o dalsze działania, to mamy także ofertę edukacyjną. Szkolić się będzie można z zakresu pływania i będzie można się szkolić z zakresu na przykład jeżdżenia na koniu. Ponadto w tej ofercie są zniżki także dla mieszkańców, którzy potrzebują usług strażackich i działań w zakresie oferty BHP i strażackiej. Mamy także ofertę firm, które wykonują zdjęcia, które wykonują ofertę reklamową. Wiemy, że na terenie gminy Starogard Gdański jest bardzo wielu mieszkańców, którzy różne formy działalności prowadzą i powiem bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom za zainteresowanie się programem, za to, że proponują na początek
tą taką pierwotną współpracę oraz w przyszłości proponują ewentualne jakieś takie krótkie oferty, które będą związane z różnymi uroczystościami i różnymi wydarzeniami, które się dzieją w naszym życiu i nie tylko. Także bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców zachęcam do zajrzenia na stronę internetową, na którą można wchodzić przez stronę gminy Starogard Gdański, więc jest bardzo prosto, i wyszukania oferty dla siebie. Serdecznie zapraszam. A teraz chciałabym poprosić o głos tak naprawdę pomysłodawcę i głównego realizatora tego zadania, jakim jest mój zastępca Łukasz Kruszyński. Szanowni Państwo, tak jak Pani Wójt już powiedziała, strona internetowa portalu Moja Gmina Starogard ruszyła 1 września. Technicznie chciałbym przekazać Państwu, jakie są formy i jakie są możliwości składania wniosków, więc są one dwie. Jest możliwość złożenia wniosku online poprzez adres strony programu, gdzie trzeba przejść kolejne kroki i spełnić oczywiście wymagania, jakie ujęliśmy w regulaminie programu. Jednym z wymagań, aby otrzymać kartę, jest to, aby być zameldowanym lub zamieszkałem na terenie gminy Starogard Gdański, i w obu przypadkach jest też warunek niezbędny, aby rozliczać podatek dochodowy użycie skarbowym w Starogardzie Gdańskim ze wskazaniem gminy Starogard jako swojego miejsca zamieszkania. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię. To jeżeli chodzi o kwestię składania wniosku w formie elektronicznej poprzez formularz na stronie internetowej, można również taki wniosek złożyć w wersji papierowej, bądź wypełnić go na miejscu w biurze podawczym w siedzibie urzędu. Tutaj na miejscu jesteśmy w stanie wykonać Państwu zdjęcie, które jest niezbędne do założenia konta w systemie. Można też złożyć czy zeskanować wszystkie niezbędne dokumenty, które są wymagane do założenia konta. Także zachęcam do tego, aby zgłaszać się, zaglądać na tą stronę, zakładać konta. Staramy się weryfikację tych kont prowadzić na bieżąco. Karty można na tą chwilę odebrać wyłącznie w siedzibie urzędu. Wersję plastikową, którą tu Państwu prezentujemy. Jest to karta, którą otrzyma każda osoba od 7 roku życia. Można w systemie założyć konto rodzinne. Zakłada je głowa rodziny, może to być mama, bądź tata, bądź opiekun prawny. Pozostałych członków tutaj kodów dodaje, a dzieci poniżej 7 roku życia korzystają ze zniżek udzielonych rodzicowi bądź opiekunowi prawnym. Z mojej strony to wszystko, zachęcam do zakładania kart. O tym, jak technicznie będzie obsługa wyglądała, powie Pan Maciej Gackowski. Witam Państwa serdecznie. Bardzo nam miło uczestniczyć w tym programie. To jest dla firmy QB dość ważne wydarzenie, ponieważ nasze wdrożenia już osiągają w Polsce, można powiedzieć, od Kołobrzegu po Nowy Sącz. Wśród naszych klientów są takie miasta jak Gdańsk, Łódź, Bydgoszcz i jeszcze paręnaście innych. I z wielką dumą widzimy, że takie gminy, również niewielkie w naszej ocenie, jak Starogard Gdański, również rozpoczynają takie programy. Ja nie ukrywam, że my właśnie po to chodzimy do pracy, żeby, jak często mówimy, parę linii kodu napisać, to każdy potrafi, ale żeby to było użyteczne i pożyteczne dla ludzi, to jest właśnie to, co nas najbardziej cieszy. No i pokrótce staramy się w związku z tym te nasze systemy robić dla ludzi, żeby były proste, intuicyjne i żeby nie trzeba było za specjalnie się w nie zagłębiać i żeby każdy mógł łatwo z nich korzystać. Więc widzimy po prostu na stronie, wystarczy kliknąć załóż konto. System zada dwa proste pytania właśnie, czy jesteśmy zameldowani, czy zamieszkujemy. Jeżeli na nie odpowiemy, przychodzimy do takiego miejsca, w którym możemy założyć konto zarówno dla siebie, jak i dla całej swojej rodziny. To bardzo ważna tylko informacja, że pierwszą osobę trzeba zaznaczyć tą, którą uważamy, że będzie głową rodziny, ponieważ system w ten sposób nada jej pewne uprawnienia do tego, żeby widziała swoje dane i dane członków swojej rodziny. Oczywiście w systemie można udostępnić dane w ten sposób, żeby na przykład starsza siostra mogła z braćmi iść na basen i pokazać ich karty, żeby nie każdy musiał nosić tę kartę. Karty są dostępne również nie tylko w wersji plastikowej, jak Pani Wójt raczyła wspomnieć, ale również w wersji elektronicznej są dostępne do zasania, jak to mówimy, do portfela Google Wallet albo Apple Wallet. A zakładanie konta, no tak naprawdę chyba niewiele tu trzeba wyjaśniać. Wystarczy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania. Opcjonalnie można zaznaczyć swoje zainteresowania, jeżeli chcemy później gmina, na przykład wydarzenia dotyczące tych zainteresowań, mogła nam dystrybuować w postaci e-maili.
lub jakiegoś innego metodu powiadomień, bo również są możliwe SMS-y. Oczywiście musimy zaakceptować zgody i oświadczenia, które są wymagane. No, jesteśmy zobowiązani RODO, zresztą o tym chciałem bardzo mocno wspomnieć, że zarówno gmina, jak i my mamy bardzo, bardzo, bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby dane bezpieczne były, żeby spełniały wszystkie wymagania związane z RODO, ponieważ jesteśmy, my jako dostawcy systemów w takich miastach, jak już wspomniałem, jak Gdańsk, jesteśmy po bardzo intensywnych i bardzo wnikliwych kontrolach dotyczących tego, więc zapewniamy, że wszystkie dane Państwa są bezpieczne, monitorowane i wiemy, co się z nimi dzieje. I tak naprawdę po wypełnieniu takiego formularza przechodzimy do składania wniosku o pakiet mieszkańca. To są naprawdę 4 kliknięcia do góra 5, gdzie załączymy następnie swój PIT razem z UPO oraz zdjęcie i wysłany taki wniosek trafia właśnie do biura obsługi, gdzie jest akceptowany. Państwo o wszystkim są informowani mailowo. Znaczy każda taka operacja, czy założenie konta, czy zaakceptowanie wniosku, czy złożenie wniosku wiąże się z tym, że system wysyła powiadomienie, że taka sytuacja miała miejsce i jesteście na bieżąco. Tam również będzie informacja, gdzie i kiedy ewentualnie można odebrać kartę. Procedura jest naprawdę bardzo prosta, bardzo łatwa. No i mamy nadzieję, że będą Państwo mieli wiele radości z korzystania z tego systemu. I to jest teraz czas dla Państwa na zadawanie pytań. Że kwestie podatkowe są bardzo istotne, ale też powiem, co nam się układa, bo wielu z partnerów to są mieszkańcy gminy i oni oferują swoją ofertę mieszkańcom gminy, co też takie nam się dodatkowo pojawiło przy jakby tej współpracy. Powiem, oczywiście wiadomym jest, że samorządowi zależy na tym, żeby jak najwięcej mieszkających na terenie naszego samorządu, na terenie naszej gminy identyfikowało się z miejscem, w którym żyje. I też takie było przesłanie mojego komitetu wyborczego, przyznam szczerze, że ta identyfikacja z miejscem zamieszkania i z miejscem życia będziemy bardzo duży nacisk na to kładli. Oczywiście to jest powiązane z pieniędzmi, bo to nieuniknione. Wiadomo jest, że ponad 30% z PIT-u przychodzi do budżetu gminy Starogardeńskiej, około 39%. Więc to jest równoznaczne z tym, że no, pragniemy, żeby jak najwięcej mieszkańców zechciało rozliczyć podatek, ten swój własny osobisty, właśnie przyznając się do tego, że zamieszkuje na terenie gminy Starogardeńskiej. I przypominamy, że tutaj najistotniejsze jest, że mieszkańcy tu zamieszkują, tak? Ta wiadomość jest najistotniejsza. Mam pytanie do pana wicewójta o kwestię tego, czy będzie taka możliwość, tak? To jest kwestia rejestracji w systemie, że niektóre osoby, które mogą sobie im poradzić, to nie mają sprzętu, umożliwiał, czy będą mogli zgłosić się do urzędu na przykład pani informacji, przeprowadzą ten proces rejestracji i czy mają Państwo faktyczną możliwość weryfikacji tego, czy ktoś faktycznie zamieszkuje na terenie gminy, podaje tutaj prawie się dodawno, czy pani Państwo patrzy bazować na oświadczeniu danej osoby. System oczywiście jest tak skonstruowany, aby pierwszym, odpowiadając na pana pytanie, umożliwić założenie konta każdemu. Czy to będzie osoba starsza, czy osoba, która w kwestii informatycznej jest mniej zorientowana, więc jednym z rozwiązań jest konto rodzinne, więc jeżeli dziadkowie zamieszkują na przykład ze swoimi dziećmi, również mogą w tym koncie rodzinnym zostać dopisani przez osoby zamieszkujące wspólnie pod jednym adresem zamieszkania. Jak najbardziej, o tym też wspomniałem wcześniej, jesteśmy przygotowani na to, aby ten wniosek można było złożyć w siedzibie urzędu, w biurze podatczym. Będzie można na miejscu wykonać zdjęcie, które jest niezbędne do założenia konta, a weryfikacja samego miejsca zamieszkania polegać będzie na tym, że na pierwszej stronie PIT-u weryfikować będziemy, czy jest wpisany adres, który znajduje się w terenie gminy Starogardeńskiej. Dziękuję bardzo. Dobrze, to dziękujemy w takim razie. Dziękujemy.